Czy jest ważne, gdzie siedzę? Dla mnie zdecydowanie nie. Pewnie wynika to z mojego charakteru, że ja zawsze lubiłem ostatnie miejsca, szare końce, bo wydawało mi się, że to ostatnie miejsce, to co jest za kotarą, daje o wiele więcej ciekawych rzeczy. Jezus, zachęcając nas do tego, abyśmy wybierali gorsze miejsca, nie mówił tylko o lokalizacji naszego krzesła. Chodziło o coś więcej, o to, jak my patrzymy na siebie. Ponieważ jeśli będziemy twierdzili, że jesteśmy tacy niewartościowi, to będziemy szukali czegoś na zewnątrz, takiego potwierdzenia, że jestem kimś pięknym, że mam znaczenie. A Bóg zachęca nas do tego, abyśmy odkryli swoją wartość w Nim. I wtedy nie będziemy musieli biegać po najlepszych restauracjach, siadać wokół bardzo znamienitych ludzi. Tylko będziemy wiedzieli, że wartość jest samo przez to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I do tego zachęcam, bo naprawdę uspokaja.